Road trip dzień czwarty. Rozpoczęliśmy go oczywiście od kąpieli w jeziorze, a potem pojechaliśmy w góry. Wybraliśmy łatwą, czterogodzinną traskę z ciekawymi zejściami po schodach i pięknymi widoczkami, które co chwilę się gdzieś wyłaniały. Gdybym miała wybierać morze albo góry, to oczywiście wybrałabym morze, ale tutaj było tak pięknie, że nie mogę w to uwierzyć. A Belle oczywiście totalnie w swoim żywiole. Kiedy ja potrzebowałam przerwy, ona wolała ganiać z kijkiem. Jak wróciliśmy, zaliczyliśmy znów kąpiel, a na koniec dnia picka i aperolek. Następnego dnia rano, myślę, że już dobrze zgadliście, kolejna kąpiel w jeziorze. I ruszyliśmy do Polski. To był cudowny wyjazd, w który podczas pięciu dni zrobiłam prawie 2,5 i pół tysiąca kilometrów.